Słuchasz pierwszego na świecie Radia Choreka. Eksperci o biznesie choreka Travel and Nice. Cześć, z tej strony Rafał Krzycki, witam Was w kolejnym audy odcinku Audycji Choreka Radio. Moim gościem dzisiaj jest Tadeusz Miller, twórca konceptów restauracyjnych Make Me Food. Dzień dobry, cześć Tadeusz. Cześć, cześć, witajcie. Słuchaj, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do nas do studia. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat tworzenia konceptów gastronomicznych, bo tym się na co dzień zajmujesz, prawda? Dokładnie, to jest moja praca. Powiedz właśnie może w kilku słowach tak naprawdę, w czym się specjalizujesz. To, to, to moje zajęcie doradcze zaczęło się zupełnie niepozornie, bo z, z, realizowałem różne e, projekty mające na celu poprawić e, działanie restauracji i, i, i tak zbliżyłem się do tego formatu, e, Pracy, gdzie tworzymy koncepty już formalnie e, i tak nasza firma jest e, postrzegana. E, po prostu wdrażamy e, koncepty, czyli od, od, od A do Z wymyślamy e, pewnią, pewną linię konceptu, e, wymyślamy menu, e, później szkolimy z tego menu, wdrażamy, e, też zdarza się nam. E, Zachaczać o, o branding, o, o, o w ogóle szerzej widziany koncept ko miejsca. Mhm. E, możesz e, trochę referencji swoich podać? Jakieś ciekawe koncepty, przy których miałeś okazję pracować, które są wpisane teraz w Twoje portfolio? No, to jest e, ponad 20. E, tych miejsc, które stworzyliśmy, ale mamy bardzo szeroki zakres, bo robiliśmy największy projekt sieci paliw w tej części Europy który trwał 3 lata i po prostu... Stacji, stacji paliw, tak? Tak, tak. Nie, nie mogę powiedzieć, która to jest, ale no jedna z większych w Europie. Mhm. I po prostu tam wdrażaliśmy nowe pomysły, nowe menu, nowe projekty, bo też się zajmujemy projektowaniem. Czy, czy restauracja Munia na Grzybowskiej, który też, która też powstała od zera, i projektowaliśmy ją od zera z food conceptem, czyli z wymyśleniem jakby całej linii jedzenia, i całe, całe referencje, skąd się to bierze, rodowód tej kuchni. Czy, czy dawne lata Aioli, gdzie tworzyłem cały food concept od zera i 4 lata współpracowałem z, z tą siecią. Czy w końcu Orzo, które jest jest jednym z moich ostatnich food konceptów i którego jestem współwłaścicielem jest to chyba taki najbardziej teraz dynamicznie rozwijający się koncept pełen trendów, pełen wielokulturowości pełen super jedzenia, które jest bardzo uniwersalne więc myślę, że to te, te, te lokale ale też mamy w portfolio jakieś różne tapas bary czy nawet proximity markety, czyli to jest sieci takich bliskich marketów, gdzie wdrażaliśmy jedzenie. Dlatego też rynek convenience jest też nam bliski. Mamy duże doświadczenie właśnie przy projektowaniu convenience. Mhm. Który zaczyna zresztą być coraz bardziej popularny w Polsce. Bardzo mocno się rozwinął w ostatnich latach, a myślę nabiera teraz tempa. bardzo jest... mocno, szczególnie zważywszy na e, zakaz handlu w niedzielę na przykład, no to chociażby Stacje benzynowe nie dość, że upatrują w tym zwiększonej sprzedaży, A. jeśli chodzi o część sklepową, no ale przy okazji, właśnie też tą część taką gastronomiczną. Tak, ja tu widzę duży trend i też zagrożenie konkurencyjne dla restauracji, dlatego że convenience bardzo mądrze się rozwija, podnosi jakość, podnosi świeżość i te formaty będą coraz częściej proponowały. Ciekawe jedzenie, które po prostu można zjeść na miejscu, dlatego, że nam kojarzy się to nadal z, z takim wyborem koniecznym jakby takiego złego wyboru, ale koniecznego a to będzie dążyło w tą stronę, że będziemy chętnie sięgać po te rzeczy czyli sieci stacji paliw, sieci lokalnych sklepów osiedlowych, osiedlowych i tak dalej. Mm -hmm. I tam to całe jedzenie będzie się naprawdę poprawiało. Mm -hmm. No To widać zresztą, że właśnie w e, chyba największej sieci e, małych sklepów osiedlowych w Polsce m, m, jakiś czas temu już pojawił się a, nazwijmy to kącik gastronomiczny. tak? I widać, że, że, że te sieci upatrują w tym też e, no, biznes dla siebie. No pewnie. To, no, jeszcze jesteśmy przed... E, przed czasem, gdy duże sieci handlowe będą wprowadzały restauracje, to nie, jest, to, nie, to nie stanie się tak szybko, ale w jakiejś perspektywie 10 lat być może się uda, żeby się pojawiły już pierwsze restauracje. w w, po prostu w, w sieciach handlowych. Na, na, na terenie marketu rozumiem, tak? Czy... Na terenie czy przyklejony do marketu. Aha, w ten sposób. No to taki koncept jest w, w Tesco na wymowie na ulicy Gór, Górczeskiej. Nie wiem, czy to widziałeś, że tak. Tak, ta, To a, moje okolice. Tak, i to widziałem ten koncept. No to widać, że tam się cieszy trochę sporym zainteresowaniem, tak naprawdę. E, no więc tak. jest to jakiś pomysł, tak? Tak, bo, po prostu Tesco wprowadziło bistro. Gdzie jest jedzenie na wagę, i to bardzo odzwierciedla potrzeby Polaków, którzy przy okazji zakupów spełniają potrzeby. Fizjologiczne, mhm. odżywiając tak. się na mieście po prostu. A wydaje jest... mi się, że w tym temacie to chyba IKA była prekursorem, tak naprawdę. Oczywiście, w tym wszystkim, no bo to jest taki koncept, właśnie trochę wpisujący się w to, co robi IKA u siebie z, ze swoimi klopsikami. Ale dla mnie zawsze inspiracją jest rynek brytyjski czy skandynawski, gdzie na stacji benzynowej są lokalni rzemieślnicy, lokalni dostawcy. Lokalne sklepy, gdzie jest rzeźnik, który sprzedaje własne produkty. Jest jakiś serowar, który też sprzedaje własne produkty, więc te stacje nową są taką okazją, żeby też wejść w jakąś lokalność. Tam, gdzie się zatrzymamy, mm. to poznajemy to, co jest w okolicy. Nie tylko z miejsca, gdzie się kupuje te rzeczy, tak jak standardowo stacje wyglądają, ale po prostu stacje, które oferują lokalność. To jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że ten trend też do nas dojdzie. No, ciekawe, jak to pogodzić z kolei z no, takim dużym usieciowieniem, szczególnie jeżeli mówimy o tych kilku, czterech, pięciu, sześciu największych sieciach stacji paliw, które w Polsce są. No i pewną standaryzacją, ujednoliceniem oferty na rynku itd. Tu nagle się okazuje, że no, na poszczególnych rynkach lokalnych chcemy wprowadzać coś, coś unikatowego, tak naprawdę. No to jest pewne wyzwanie. Tak, to jest wyzwanie, ale ja widzę też duże wyzwanie w, w tych dużych sieciach sklepów, które mają. Po prostu na razie walczą z tym wizerunkiem. Cały czas kojarzymy te, mie te miejsca, te sklepy z dyskontem, a broń Boże, oni nie chcą, żeby tak kojarzyć te sklepy, więc bardzo dużą pracę wykonują, żeby jak najwięcej świeżych produktów, które codziennie są dostarczane E, się pojawiało w, w tych sklepach, więc myślę, że to jest na razie ten etap. Jasne. E, dobrze, wróćmy teraz do tematu e, no, Twojej pracy. E, powiedz mi, dlaczego e, restauratorzy albo ludzie, którzy prowadzą już biznes w, w tym sektorze gastronomicznym, albo dopiero chcą w niego wejść, powinni korzystać z e, wiedzy doradców. Takich firm jak Twoja, chociażby. Dlaczego to jest, nie wiem, no, tak ważne, istotne? My, dlaczego nie powinni robić tego samodzielnie? Oczywiście. Ja myślę, że polski rynek jest w ogóle na tle Europy i świata dosyć progresywny, i gastronomowie naprawdę coraz bardziej są przygotowani do swojego zawodu, ale wciąż jest dużo zagrożeń. I patrząc na statystyki, e, które mówią, że Wciąż około 50% nowo powstałych lokali w ciągu pierwszego roku się zamyka. Jest to, jest to dosyć ryzykowny rynek, dosyć ryzykowna branża, i stąd po, po zapotrzebowanie na nasze usługi. My jesteśmy firmą, która ogranicza to ryzyko. Formalizując proces powstawania restauracji czy lokalu, dlatego że my posługujemy się narzędziami, które wypracowywaliśmy latami, które mają nas przybliżyć do tego kształtu lokalu przynoszącego sukces. I jesteśmy w stanie przewidzieć to, jak goście zareagują na, na pomysł inwestora. Ten pomysł my przekształcamy w koncepcję. A koncepcja jest po prostu takim zbiorem, takim obrazem przedsięwzięcia. Jest to też koncepcja jest też formą komunikacji między nami a inwestorem. To jest taki materiał, który po prostu pozwala zobaczyć, jak będzie to wyglądało, jakie będą ryzyka finansowe i bardzo ważne jest właśnie to, żeby z tego koncept booka, jak ja to nazywam, korzystał cały zespół tworzący restaurację, żeby była jasność jaki cel chcemy osiągnąć. Hmm. Powiedziałeś, że 50% pomysłów konceptów gastronomicznych się zamyka. Tak, są to szacunki, dlatego że jeszcze nie ma, ale już czekamy niebawem na takie dane statystyczne. Jest, są to dane szacowane przez specjalistów z branży. Na pewno wiemy, że z KRSu i CIDG, że 30% w ogóle podmiotów gospodarczych w ciągu pierwszego roku się zamyka. Czyli jak ktoś założy pierwszą firmę, to niestety w ciągu roku 30% tych firm się zamknie. No, w Gastronomii jest więcej zamykających się tych lokali, więc no, rzeczywiście nasza praca polega na tym, żeby pewnie osiągnąć ten sukces, i cały czas nam się to udaje. I to ryzyko upadłości zniwelować. A powiedz mi, gdy, czy jesteś w stanie wypunktować, wymienić najważniejsze powody upadłości? Mhm. Jakie błędy są popełniane, że te biznesy no, nie, nie, nie zagrają po prostu? Ja myślę, że duża rotacja jest w segmencie fine dining, czyli lokali, które zostały stworzone z pewną ideą, pasją do gastronomii, ale nie została dobrze zdiagnozowana grupa docelowa, dlatego że wciąż jest mały rynek w Polsce. My nie jesteśmy takim bogatym społeczeństwem. Jak Francja, gdzie jest bardzo dużo arystokratów, i jednak w Polsce te, te miejsca po prostu nie mają dużych przychodów, i to jest główny powód, czyli grupa docelowa. Tak? Co ja chcę robić i dla kogo? Czy, ja, czy jest ten gość, dla którego ja przygotowałem tą propozycję? Inna kwestia to jest po prostu koncepcja, która nie trafia w potrzeby, czyli wymyślenie czegoś, co nie jest aż tak atrakcyjne e, dla gości. E, więc to są jakieś takie prawidłowe, jakieś takie powody, dla których się zamykają te lokale. Innym też powodem jest nie niepotrafienie poradzenia sobie z kosztami, bo tutaj jest to taki obszar, który potrafi m, wykończyć bardzo ambitną i bardzo dobrze prowadzoną kuchnię. Ale te koszty po prostu potrafią wykończyć restaurację, jeżeli otwieramy w lato i wszystko jest dobrze. Później przychodzi zima, gdzie zaciskamy pasa, to ta wiosna potrafi już być tak nieciekawa, że ledwo dociągamy do następnego lata i po prostu lokal pada. Więc trzeba się specjalizować w zarządzaniu kosztami, jeśli się chce robić restaurację. Przynajmniej część zespołu, która będzie uczestniczyła w tym projekcie, powinna robić to doskonale i my projektując te lokale w zasadzie możemy powiedzieć, że się doktoryzujemy z food costu i z tych polityki remanentowej, z tego wszystkiego, dlatego że no, tutaj trzeba być bezlitosnym. Nie da się tego ominąć. Oczywiście nie, te koszty nie powinny też. E, Tłamsić kreatywności szefów kuchni i zespołu, no, ale gdzieś tu trzeba zachować równowagę. Mhm. No tak mi się właśnie wydaje, wiesz co, że już z rozmów z wieloma osobami to gdybym ja miał, ktoś by mnie zapytał o to, jakie są powody upadłości, to pewnie bym strzelił od razu na dzień dobry, że to jest właśnie nieumiejętność liczenia. Liczenia, po Pamiętajmy. prostu korzystania z Excela, z tabelek, z kalkulatora i tak dalej, i tak dalej. Że to po prostu jakby rzucić pytanie niektórym restauratorom, typu właśnie jakie, na jakim poziomie jest food cost, albo w ogóle ile zarabiają, mhm. to by mieliby z tym problem po prostu, bo oni tego nie liczą. Często jest tak, że 30% footkost już jest dla, dla ludzi satysfakcjonujący, a trzeba pamiętać o, o współczynniku zużycia, o, o tych wszystkich rzeczach, które powodują, że to nie jest 30%, tylko dopiero jeszcze więcej, jeszcze więcej. Mhm. E, więc e, tak naprawdę te firmy analityczne, są, są takie firmy, które prowadzą księgowość, outsourcingują tą księgowość. To one mówią, że bardzo mało procent lokali w Polsce, który, którymi oni się zajmują, mają modelowy rozkład kosztów, mhm. czyli 70% kosztów, 30% zysku. Także to, to, to też pokazuje, że, że warto się starać i, i w, nabierać kompetencji w tych kosztach. Mhm. Powiedziałeś.